Obchody 40. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność odbyły się w poniedziałek w Suwałkach. Była msza święta w intencji ojczyzny i NSZZ Solidarność, a także złożenie kwiatów pod dębem wolności i okolicznościowe przemówienia. W uroczystościach udział wzięli m.in. byli działacze i przedstawiciele służb mundurowych. Głos zabrał Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz Dariusz Piątkowski, minister edukacji. Solidarność, która powstała 40 lat temu, a zrodziła się z buntu przeciwko systemowi komunistycznemu, przeciwko totalitaryzmowi, zrodziła się z walki o chleb i wolność i nową Polskę. Przyniosła Polsce wolność i niepodległość, przyniosła w konsekwencji także krajom Europy Środkowo-Wschodniej, niepodległość, której im przez dziesiątki lat, tak jak nam, brakowało, bo kraje te pozostawały w wyniku II wojny światowej pod dominacją Związku Sowieckiego. Solidarność tak naprawdę była kontynuacją ruchów niepodległościowych, ruchów wolnościowych w Polsce od nie tylko wielu lat, ale od wielu stuleci. Bo Polska niestety w swoich dziejach miała także te okresy smutne, okresy niewoli. I na szczęście nie tylko nasze pokolenia, ale te poprzednie potrafiły z tej niewoli wyjść. I tak samo nam udało się wyjść z tej niewoli komunistycznej. Gdyby nie ruch Solidarności, prawdopodobnie dziś nie moglibyśmy się tu swobodnie spotykać, być może nie żylibyśmy w wolnym kraju. NSZZ Solidarność to ogólnopolski związek zawodowy powstały dla obrony praw pracowniczych, który był głównym ośrodkiem opozycji przeciw komunizmowi i władzom Polski Ludowej. Związek został zarejestrowany na mocy tzw. porozumień sierpniowych, podpisanych między rządem i komitetami strajkowymi w 1980 roku po fali strajków i protestów, która ogarnęła wtedy kraj. Inicjatorami strajku byli Bogdan Borusewicz, Jerzy Borowczak, Bogdan Felski, Ludwik Prądzyński i Lech Wałęsa, który stanął na czele Komitetu Strajkowego.